Cześć, dzień dobry. Takich filmów o technologii laserowej to ja za bardzo nie lubię robić, ale uważam, że powinno się robić takie filmy, bo to jest przestroga. Byłem wczoraj u klienta, który ma taki wynalazek. To jest pistolet spawalniczy. Bardzo popularny chiński wyrób. Przyznam szczerze, nawet nie wiem tak naprawdę, kto go produkuje, bo w Chinach pośredników jest tak jak w Polsce całe multum. Byłem u klienta, krótko mówiąc, ta spawarka laserowa zbyt długo nie pożyje, ale cały problem jest w tym, co naopowiadał mu sprzedawca. Słuchajcie, to jest pistolet takiej starszej generacji, a kiedyś faktycznie był pistoletem nawet trochę popularnym. Tutaj jest szkiełko ochronne w tym pistolecie, no co jest najgłupszym chyba rozwiązaniem. Wewnątrz znajduje się soczewka kondensacyjna. Żeby wyciągnąć tą soczewkę, trzeba praktycznie rozebrać cały pistolet. Dla klienta, który jest niedoświadczony w takiego typu pracach, jest to rzecz uciążliwa. Ale najlepsze było to, co nam opowiadał sprzedający, kiedy ten pistolet zaczął się psuć. Psuć oczywiście zaczął się dlatego, że zaczął się grzać. A czemu zaczął się grzać, to ja już Wam nie opowiem, bo opowiem Wam na kolejnym filmie. Okazuje się, o Boże, że trzeba trochę się znać, sprzedając technikę laserową. Jak to jest skonstruowane, jak to się kalibruje i tak dalej. To nie są, słuchajcie, paczki, które można sprzedać jeleniowi i zarobić na tym, bo kończy się to zawsze albo źle, albo w sądzie. A zobaczcie tutaj. Kiedy zaczął się grzać pistolet, to jest dobre. Sprzedający dosłał klientowi drugi. Klient posiada zakład ślusarski. Słuchajcie, w zakładzie ślusarskim to jest czystość. Naprawdę, takie rzeczy. Zakład ślusarski to jest po prostu piekło. Tam się spawa, tnie i to jest zupełnie normalne. I wyobraźcie sobie, że firma, która sprzedała panu ten pistolet, podesłała drugi i powiedziała: wymień se. To jest w ogóle magia. Klientowi kazano, uwaga, bez rękawiczek, bez ochrony, w środowisku warsztatu ślusarskiego otworzyć złącze światłowodowe i włożyć ten oto światłowód, czyli tak zwane złącze QBH. Słuchajcie, ja się mogę z tym obchodzić już jak z młotkiem, bo ten światłowód jest totalnie spalony. On jest wypalony na skutek, można by było powiedzieć, winy klienta, ale tak naprawdę jest to wina sprzedającego. Słuchajcie, za chwileczkę pokażę Wam film, jak wygląda w domu pył w powietrzu, a w zakładzie ślusarskim to możecie się sami domyśleć. Zobaczcie, siedzę teraz w pokoju i spoglądam na piękne słońce, które gdzieś tam przez okno wpada, przez zamknięte okno wpada to światło. Zobaczcie, co lata w powietrzu, a kiedy dotknę kanapy, na której siedzę, nagle okazuje się, że tych pyłków jest milion razy więcej. To wyobraźcie sobie, co się dzieje w zakładzie ślusarskim, to po pierwsze. A po drugie, jest to zmora w systemach laserowych, bo to właśnie zanieczyszcza nam całą optykę. I też piękny pretekst do tego, żeby powiedzieć klientowi: a, otworzyłeś, zepsułeś sobie sam. I słuchajcie, klient poinstruowany został, jak sobie ma włożyć ten światłowód do środka. To jest drugie stadium wypału światłowodu. Trzeciego to nie chcecie nawet wiedzieć, jak wygląda. W każdym razie koszta to jest tak: 2600 euro plus 2600 euro. 5000, 6000 euro wymiana, doprowadzenie tego systemu do życia. Nie licząc pistoletu. To jest, słuchajcie, pistolet nowy. My mamy bardzo dużo różnych pistoletów, bo zawsze przyglądamy się tej technologii, sprawdzamy, co buduje się za wielką wodą. I żeby wiedzieć po prostu. Czyli tak, reasumując, klient ma rozwalone urządzenie, rozwalony pistolet. Wszystko dlatego, że sprzedający pozwolił mu w nim grzebać. Ślusarzowi. Z całym honorem, słuchajcie, dla zawodu ślusarza, bo to jest fajny zawód. No i właściwie to tyle chciałem powiedzieć. Mamy nagraną tą całą procedurę zniszczenia. Nic sympatycznego. Jeszcze raz mój apel, ja już pewnie mówiłem na filmach.
Kupujcie w firmach odpowiedzialnych, ok? Nikt o zdrowych zmysłach, kto się na tym chociaż trochę zna, nie pozwoli klientowi zamienić czegoś takiego samodzielnie, chyba że jest mu po prostu wszystko jedno, czy ten klient będzie pracował, czy nie. A tak dla Waszej wiedzy, urządzenie z tym pistoletem u klienta pracuje średnio minutę i rozwala zarówno szkło ochronne, jak i soczewki. A dlaczego? No to już pytajcie miłego sprzedającego. Zapraszam, jak będziecie chcieli mieć działającą spławarkę laserową albo urządzenie do czyszczenia, z przyjemnością, ale nie pozwolimy Wam grzebać wewnątrz w optyce. Najlepszego.